Wrocławski Teatr Muzyczny Kapitol wznawia działalność, testuje pracowników na wirusa, aby było bezpieczniej i zaprasza na koncerty. Aktorzy stęsknili się za publicznością i występowaniem na scenie. Tęskniłem za atmosferą naszego teatru, bo no, każdy, który pracował w tym teatrze, chyba nigdy nie powiedział, że idzie do pracy. Bo naprawdę jesteśmy tutaj wszyscy przyjaciółmi, spotykamy się ze sobą. Pierwsze próby, tak jak dzisiaj, no są pełne śmiechu. Tęsknimy za widzami, tęsknimy za byciem na scenie, tęsknimy za sobą. Tęskniliśmy, bo w końcu się mogliśmy spotkać teraz. Atmosfera dopisuje, ciężko nas okiełznać, ciężko jest jakby przeprowadzić tą próbę w spokoju, bo się po prostu długo nie widzieliśmy. Teatr Muzyczny Kapitol otworzył się na nowo w czerwcu. Dla bezpieczeństwa publiczności, a także pracowników i artystów występujących na scenie, teatr przeprowadził testy na obecność koronawirusa. Po to, żebyśmy my byli bezpieczni, żeby stworzyć jak najbezpieczniejsze warunki pracy w Kapitolu, a jednocześnie, żeby też widzowie mieli świadomość, że no, to dbanie o zdrowie jest dla nas w tym czasie bardzo ważne. Kapitol zaprasza w najbliższy weekend 20-21 czerwca na koncert pod tytułem Wracamy. Artyści zaśpiewają najbardziej znane i lubiane piosenki z tegorocznych spektakli, między innymi Mistrza i Małgorzaty, Frankensteina, Trzech Muszkieterów i Blaszanego Bębenka. Będą piosenki z Moka, najnowszego spektaklu na dużej scenie. Będą piosenki z Gracjana Pana, ze spektaklu na małej scenie. Dużo kolorów, dużo energii, dużo radości i dużo optymizmu, który jest nam chyba dzisiaj bardzo potrzebny. Zapraszamy naszych widzów gorąco na niedzielę 21 czerwca na godzinę 18. Bilety jeszcze są. Bilety na koncerty można zakupić online lub w kasie na miejscu. Echo 24, Marta Wrońska.